Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Najbliższe miesiące dla Jarosława Zodylaka na pewno będą bardzo intensywne. W ten weekend startuje Akademia Piłkarska GKS-u Tychy oraz druga drużyna. Porozmawiajmy najpierw o naszej młodzieży. Jakie cele stawiacie przed najstarszymi rocznikami, bo plany bez wątpienia są bardzo ambitne. Ja się rozpocznę tutaj od drużyny U17 trenera Iczaka. No, cel tutaj jest jasny. No, chcielibyśmy tym zespołem wrócić jak najszybciej do Centralnej Ligi Juniorów. Myślę, że zespół pod tym kątem jest dobrze przygotowany. Przepracował okres przygotowawczy najlepiej jak to było możliwe i będziemy chcieli tą walkę podjąć. Jeśli chodzi o zespół U15, im bardzo dobrze poszedł ubiegły sezon. No i w tym także chyba będą grali o te najwyższe cele. Na pewno tak. Zespół awansował do pierwszej ligi C1. To jest taki bardzo dla nas perspektywiczny zespół. Bardzo silna drużyna, złożona z rocznika 2.7 i w małej ilości z 2.8. Po tym roczniku sobie bardzo wiele obiecujemy i myślę, że ta drużyna trenera Kopczyka potwierdzi to w rozgrywkach ligowych. Kolejny weekend na boiska wybiegną zespoły U19, U16 oraz te najmłodsze roczniki. Tutaj również cele są sprecyzowane, czy przede wszystkim głównym założeniem jest ogrywanie tych chłopaków? Nie, tutaj głównym założeniem jest ogrywanie tych chłopaków. Natomiast jeszcze chciałbym się zatrzymać przy roczniku U14A trenera Garzy, bo to jest kolejny taki zespół, który wiążemy przyszłość awansu do Centralnej Ligi Juniorów U15. Natomiast no, pierw musimy zrealizować ten cel awansu do pierwszej ligi. Myślę, że nam się to uda, bo to jest ciekawy, mocny zespół i w tym kierunku też byśmy chcieli iść. Natomiast pozostałe drużyny w tych najmłodszych rocznikach jak najlepszy rozwój, natomiast w tych najstarszych ogrywanie i żeby jak najszybciej ich dostarczyć do drużyny seniorów. Było kilka ciekawych ruchów transferowych w grupach młodzieżowych. Na pierwszy plan wysuwa się chyba nazwisko Dawida Parysza, który miał okazję występować w seniorskiej drużynie rozwoju Katowice. Czy tylko on, czy jeszcze inni zawodnicy w niedalekiej perspektywie mogą przebijać się do drugiego zespołu, a później do pierwszej drużyny? Znaczy, jeżeli chodzi o te najstarsze roczniki, to tak, rzeczywiście Dawid Parysz do nas dołączył z rozwoju Katowice. O tego chłopaka staraliśmy się już od pewnego czasu. Chcieliśmy go ściągnąć pół roku wcześniej, natomiast nam się to nie udało. Teraz już z nami jest. To jest zawodnik, który już też występował w meczach sparingowych drugiego zespołu. Także jest jak najbardziej brany pod uwagę do drugiej drużyny. No ale w głównej mierze ma pomóc drużynie trenera Iczaka w awansie do Centralnej Ligi Juniorów. Kolejnym takim zawodnikiem, na którym też tutaj zwracamy uwagę, jeżeli chodzi o piłkę seniorską, to na pewno będzie Filip Iwański. Na pewno tacy zawodnicy jak Oleksy. Myślę, że to jest taka grupa teraz najbardziej, które jest blisko do drugiego zespołu. Natomiast w młodszych rocznikach też poczyniliśmy tutaj starania. Wypożyczyliśmy zawodnika Oliwiera Duszę do rocznika 2.7 trenera Kopczyka. Bardzo ciekawy zawodnik. I Łukasza Karolika do trenera Garzy do U14A. To są takie mocne transfery, z których jesteśmy zadowoleni. To przejdźmy na koniec do drugiego zespołu. Jak wyglądały przygotowania? Jak ocenisz dyspozycję zespołu i też formę w sparingach? To znaczy się, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy, to jestem bardzo zadowolony z tego okresu, bo przebiegał bez większych zakłóceń. Uniknęliśmy takich dłuższych urazów, kontuzji. Jeżeli coś się działo, to było to krótkotrwałe, czy jakieś delikatne choroby. I ten okres przygotowawczy generalnie przebiegł bardzo fajnie, bardzo ciekawie, dużo fajnego materiału, jeżeli chodzi o gry kontrolne. Próbowaliśmy różnych rozwiązań w tych grach kontrolnych. Ja osobiście jestem zadowolony, natomiast no, wszystko zweryfikuje liga. Były ruchy kadrowe i to w dwie strony. Jaki to jest obecnie zespół na papierze? Mocniejszy, słabszy? Czy ten potencjał drużyny jest porównywalny do tego, co było kilka miesięcy temu? Myślę, że jest porównywalny. Natomiast zejście do drugiego zespołu takiego zawodnika jak Steblecki czy Janiak to na pewno jest wartość dodana tego zespołu, gdzieś ta młodzież się ma od kogo uczyć. Myślę, że tutaj nam pomogą w rozgrywkach ligowych. No, przekazaliśmy też
do pierwszego zespołu zawodników, takich jak Krężelo, jak Machowski, którzy u nas byli postaciami wiodącymi. I to mnie najbardziej cieszy, bo wiadomo, że priorytetem jest dostarczanie tej młodzieży do pierwszego zespołu i taki też gdzieś cel jest na te pół roku, żeby znowu gdzieś tam przynajmniej jedno czy dwa nazwiska dołączyły do pierwszego zespołu. Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy.